Oto Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z koksem. Na ile można ufać tym testom, które tutaj przeprowadziłem, na tyle będziemy próbowali otworzyć na bazie doświadczeń zakłady chemiczne na trochę większą, potężniejszą skalę. Tutaj buduję coś takiego małego, niedużego. Będzie to zarabiało po prostu pieniądze. Robiłem tutaj testy. Testy polegały na tym, jak to magazynować, jak to sprowadzać, w jaki sposób to mniej więcej miałoby funkcjonować, bo o zakładach chemicznych nie wiedziałem nic. Powiem wam, mam taką zasadę, że nie chcę sobie psuć zabawy i tam gdzieś patrzeć, podglądać, jak to robili inni. Po prostu chyba ciekawe w tym wszystkim jest to, że można tutaj samemu coś zrobić, popełnić masę błędów, a potem na ich podstawie pobawić się i zrobić coś swojego. Niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, w sumie w okolicach, jest takie miasto, nazywa się właśnie Police. I to miasto jest słynne na całą Polskę, jeśli nie Europę, a może nawet świat, właśnie z wyrobów chemicznych. I taki zakład chciałbym tutaj postawić, oprzeć go o ten wyłom tych tutaj kamieniołomów, nabudować, przerabiać to może nawet. Zobaczymy, puścić tutaj jakieś pole, może z tej, może z tej. Tutaj mam kiwon, który będzie wydobywał ropę, też jest potrzebna, więc komponentów mamy mnóstwo, możliwości sporo. Będę tutaj próbował się rozwinąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle. Jeden z komponentów już mamy. Mamy jakieś tam pieniądze, jakieś 400 tysięcy udało mi się zebrać z tych pociągów. Teraz obserwuję przejazd pociągu towarowego przez dworzec osobowy. Fajnie to w ogóle tutaj wygląda, wiecie? Naprawdę super. Ciężko tak nie zatrzymać wzroku, nie? Na tym. Teraz on tutaj miał czerwone światło. Aha, dlatego że, bo ten jedzie budować. W ogóle fajnie to wygląda. Zobaczcie, taka drezynka. I ona buduje mi tory. Tam z drugiej strony. O, tutaj buduje, bo zleciłem budowanie drugiego toru. Tutaj się przyda. Więcej pociągów osobowych oznacza więcej ludzi, większa produkcja. Tak mniej więcej wynika z mojego doświadczenia. Zresztą tutaj już ludzie chcą pracy. Bezrobotnych jest sporo. Oczekują, co jakiś czas są zabierani oczywiście, bo tutaj przyjeżdżają te EN57 i one zabierają sporą część tych ludzi. Więc to też nie jest tak, że oni tutaj są, bo są. Dodatkowo autobusy czerpią stąd ludzi, a także stąd. Rozłożyłem to na dwa takie punkty zbiorcze ludzi, dlatego że oni są wysyłani w różne miejsca, zasilają nam między innymi hutę, w której o, na przykład teraz nie ma ludzi, ale z czasem te autobusy się rozjeżdżą. I tych ludzi będzie coraz więcej, więc jest ok. Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy się za te chemiczne tutaj tematy. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja tutaj nabudowałem, znalazłem źródełko kamyczka. Tak mniej więcej 86%, 92%. Tutaj udało mi się 72 i 74% będzie wydobycia, ale to i tak wystarczające są, jeżeli chodzi o nasze potrzeby
Myślę, że tego kamienia będzie na tyle dużo, żeby zrobić żwir, no i żeby zrobić finalnie nasze zakłady chemiczne. Ja muszę to tak wszystko poustawiać, takie przynajmniej mam wrażenie, że kurde, pola bym musiał z tej strony dać. Wydaje mi się tak. I ja sobie tak chyba zacznę od tych właśnie pól. Wejdziemy sobie w rolnictwo. Cztery pola mi są potrzebne, mniej więcej. Ta produkcja nie będzie wtedy taka duża, a może właśnie rozszerzyć ją, kurde, na 8? W sumie 8 by mi weszło, nie? Czy to nie jest już zachłanność? Takie pytanie. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. W sumie tak, tutaj bym 2 zmieścił. I jeszcze 2, to bym może tutaj dał wtedy. Ty, to nie byłoby wcale takie mocno głupie przecież. Kurczę, to może tak zróbmy. Czekaj, może ja bym sobie trochę przybliżył, tak żeby widzieć ogrodzenie tego poprzedniego. Mniej więcej wzdłuż drogi. Tej, która. Ta droga, którą tutaj widzicie, taka polna, to ona nie służy do niczego kompletnie. Ona tylko i wyłącznie ma takie zadanie, żeby pokazywać mi granice, jak gdyby tej miejscowości, która tutaj jest. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Te zakropkowane pola. To jest ta miejscowość. Jak wyjdę poza te zakropkowane pole, no to już będę w innej miejscowości, a chciałbym się utrzymać w tych policach, nie? Zobaczymy, czy to się uda. Tak, tutaj będę miał 6 pól i teraz tutaj zrobię jeszcze 2. Wiecie co? Ja najpierw zrobię drogę. O, takie. To nie jest problem, a bardzo mi pomoże przy planowaniu pola przecież, nie? No i wzdłuż polecimy. Spróbuję tak cisnąć. Nie chcę też jak gdyby tak rozwlekle tego budować, dlatego że będę potrzebował miejsca na pozostałe elementy, a tutaj tych elementów będzie trochę. Jeszcze kolej muszę doprowadzić później. Tutaj będzie nasze takie kołchozowisko. Bo tu muszę kołchozy postawić. Mniej więcej myślę sobie tutaj oraz tutaj. I one będą zbierały do tego. Taki mam tutaj z moda wrocławski silos. Zobaczmy, jak to. Ty byś chciał tak, a ty masz tutaj drogę. Znowu. Ale tory też nie będą mi potrzebne tory. Z torów nie będę korzystał. Ja mogę to w sumie dowolnie postawić. No, tutaj mi nie zależy na tym kompletnie. Coś może takiego? No, chyba będzie. Tam potem wyprowadzę ulicę. Dobra, skoro mamy to, to jeszcze pole. Przeklikiwania jest bardzo dużo. Trzeba się do tego mocno przyzwyczaić, no ale powiem wam, to nie jest też mankament, tylko poszukiwania niektórych rzeczy. Nie wiem, czy one są tak nielogicznie poukładane, czy ja ich po prostu za każdym razem czegokolwiek bym nie szukał, mam taki jakiś problem z tym, wiecie? Jakieś fabryki czy coś, jak potrzebuję, to nie jest to takie, że znajdę i już. No ale idzie się przyzwyczaić. Z czasem nabierasz takiej, jakby nie wiem, wprawy, można by było powiedzieć.
Tutaj bym zrobił coś takiego. Teraz to tutaj. Ciebie byśmy zrobili. Tutaj damy drogę. To połączymy. Aha, tak nie. Fajny mają mechanizm prowadzenia drogi. Bardzo mi się podoba. Ale trzeba się nauczyć z niego korzystać. Na samym początku kompletnie nie wiedziałem, wiecie, bo tutaj się rolką myszki robi i tak dalej. Naprawdę nie miałem pojęcia, jak to funkcjonuje, ale się tutaj męczyłem. Jak nie wiedziałem, nie? Czekaj, ja bym to zrobił o tak, bo to musi być lekko pod skosem. I tutaj zrezygnujemy z kawałka drogi. Może się uda coś takiego zrobić. Nie, no trochę taki zakręt jest ponad. Ja wiem, że to PRL i droga polna de facto, ale chociaż odrobinkę, nie? Jakby tak dało się. Aha, w tym miejscu. Dobra, okej, no to tak musi być. A w sumie. Nie musi. Nie musi, bo możemy przecież zrobić to tak. O, wygląda estetyczniej. Nieco. Bez przesady, ale. Jak już robić, to tak w miarę, żeby chociaż udajmy, że to jest porządnie, nie? Dobra, pola mamy załatwione, kamienie mamy. Tylko musimy zrobić teraz kamieniołom. Ja myślę, że kamieniołom bym zrobił razy dwa. Robiłbym żwir razy dwa. Tak, i zbierał go do jednego takiego zbiorczego pudełka. Nie wiem, spróbuję. Nie wiem, czy to wyjdzie. Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Wszystko robię tak. Z wami tutaj o kamieniołom przeróbka. Właśnie przeróbka mnie interesuje. Tak, jedna przeróbka byłaby tu. To będę musiał dowozić ludzi. Czyli zróbmy może to. Zróbmy to. Ja zobaczę, czy mi się uda. Dać tutaj później taki dworzec autobusowy, nie? A, będzie trochę lipa. Będzie troszkę Lipton tutaj, bo. No tak wchodzi, bo wchodzi. A jak gdybym na przykład chciał takie coś zrobić. No, albo nawet tak, dobra. To w takim razie z ciebie muszę na chwilę zrezygnować. Ja sobie tutaj zrobię coś takiego. Mniej więcej takie coś. Nie mam tutaj koncepcji na tę drogę, wiecie, bo o co tutaj mi chodzi? Tutaj będę potrzebował przystanek, a w sumie z tego będę mógł zasilać, nie? Czyli mógłbym zrobić w sumie tak. Wtedy tę drogę wyprowadzę tutaj, a tę tutaj. Czy to mi się uda połączyć? No pewnie, że uda. To nie jest tutaj, uwierzcie mi, to nie jest takie oczywiste, że jak sobie tak zaplanowałem, to tak będzie, nie? Tutaj to tak nie działa. I tam dużo nie odbiera, no jak za PRL-u, nie? Że wiecie. Tu się nie da, tam się nie da, jednak się potem okazuje, że się jednak da, nie? Taki swojski klimat bym powiedział, że tworzy ta gra. Tymi swoimi, jakby powiedzieć. Nie powiem, że to błędy, bo to w sumie to nie są też błędy, bez przesady, nie? Czekaj, tak, takie coś? Takie coś, nie?
Ale wtedy nie sięgniesz mi z dworca. Haha. No właśnie. Dobra, ja ciebie tak postawię. Na razie myślę, że to by było bardzo dobrze. Tutaj byśmy dali taki temat. Teraz tutaj muszę przejść na chwilę w drogi i zrobić coś takiego. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak, o, powiedzmy, że coś takiego. Teraz no, z powrotem do tych magazynów. Czekaj, może w magazynach będzie. Łatwiej mi jest wtedy znaleźć. No właśnie, myślałem. Będzie problem. No to dobra, to tak. Zrobię ten magazyn tak jak myślałem i planowałem, tak jak chciałem. Okej, coś takiego, nie? Czekaj, no powiedzmy, że coś takiego. Teraz pytanie, czy ja dam radę przy okazji tutaj zbudować drogę? Takie? Nie, tak, nie. Patrz, kurdęso. Ty, no. No uwierzysz? No nie, no. No, już, no nie jest za wysoko, no przyznam. W sumie trochę niedobrze, ale wiesz co? Może mi się uda to obejść. Czekaj, ta. Ty tutaj robi mi drogę. Na razie robi. To się cieszę. Ty chyba mi tak zrobi drogę. Dobra, to nie jest źle. To wciśniemy tę drogę tutaj. W takim układzie. No ale widzisz, no, ja muszę zrobić taki zakręt. Tutaj zrobimy taką jak gdyby eskę, bo o, taką falę, bo no, muszę się jakoś tam dostać przecież. Te drogi są bardzo istotne. Później, nie wiem, zamienię je na te takie betonowe OT, ale to potem, jak już będę wiedział wszystko, co tutaj, jak tutaj ma stać, bo sytuacja jest taka, że na końcu postawimy jeszcze remizę. Tutaj z boku wybudujemy no, całe miasto. Całe miasto musimy zaprojektować. Będziemy odpalali powoli miasto. Wraz ze sklepami, całą tutaj, no cały przemysł, no takie miasto powstanie jak nie większe, jak tu. Więc no jest trochę roboty, jest przed nami mnóstwo roboty, tak myślę. I teraz tak, ja bym chciał, żeby to się zjeżdżało do jednego punktu, ale przy okazji chciałbym mieć w niedalekim zasięgu, poczekaj, magazyn. Tego baniaka bym chciał mieć. To jest ważne. No. A myślałem, że on ma tam jakieś połączenie, bo tutaj można też pod ziemią. Mówię, kurde, czy ja coś tutaj robiłem? No nie. A czemu ty mi nie pokazujesz, że łączysz? O co? Bo nie, bo nie i koniec. On nie pokazuje i tyle. I finał. Dobra, no to zróbmy. Czekaj. Tu będę miał płody rolne. Tutaj będę miał żwir. A tutaj będę miał ropę. Dobrze kombinuję? Dobrze kombinuję. Czekaj. Zobaczmy, czy uda mi się potem zrobić połączenie. Niestety muszę tak przeskakiwać, bo to naprawdę nie jest tutaj takie oczywiste. Patrz, tutaj z jakiegoś powodu nie chcę zrobić. A, jednak coś było. Kiedyś, jak tutaj stawiałem, bardzo możliwe, że coś tu próbowałem robić.
Jeszcze wcześniej, bo ten kiwon tutaj to powstał, o Jezu, na początku samej tutaj mojego tutaj początkowania gry, nie? I to mógł być tamten moment. O, patrz, no, to tutaj jest za ostry zakręt. Tak, no jasne, jasne. Ciur. Zróbmy ten magazyn. A, teraz dajesz radę, dobra. Nie, to pole jest. Czekaj. W takim razie ja sobie pozwolę inaczej tutaj zrobić. Wyprowadzę magazynowo składowanie, bo będę potrzebował tutaj na żwir czegoś takiego. Tutaj będę potrzebował taki magazyn. Droga, ale byś mi dał jeszcze. A nie łączysz z tym magazynem. No tak, powiem, że to nie jest to dobra wiadomość, że nie chcesz łączyć, a chcesz łączyć. Chcesz łączyć, ale. No, ale nie chcesz, czekaj. Bo jak zrobię za daleko, to będę musiał wstawić dostawkę. Jak wstawię jakąkolwiek dostawkę, to będę musiał używać wózków. No właśnie. No właśnie, wózków. Będę musiał użyć wózków. Chciałbym jeszcze tutaj na tym etapie nie mieć tych wózków. Albo móc ich nie mieć. Dobra, coś takiego. Potem będę poprawiał sobie te wewnętrzne drogi wózków, nie wózków i takich innych rzeczy. Bo ja wiem, że no, one są też potrzebne i to mocno. Takie coś. Aha, tutaj nie pozwolisz mi tak zrobić, jakbym chciał. No to może w ten. No nie jest źle. Taka, no i takie skrzydło. O, dobra. Może być. Możesz być. Taśmociągi też są istotne. Też, no. Są dość mocno istotne. Teraz tak, tutaj będę potrzebował drogę pożarową jeszcze zrobić. Gdybyś mógł. O, weź tam, podczep się. Weź. Czy ja dałbym radę? Panie kolego, dobra. To naprawdę nie jest tak strasznie. Ja myślałem, że to będzie gorzej. Naprawdę liczyłem, że to będzie. No, myślałem, że będzie gorzej. Ale cóż, duża skala. Duże rzeczy, no to zupełnie inaczej. I stąd wyprowadzę, postaram się, nie wiem, czy to się w ogóle uda, no, sam jestem ciekaw. A tutaj jest dupa. Ja będę musiał przesunąć to pole. Będę musiał je cofnąć. To już widzę. Dlatego, że ja tutaj teraz postawię baniak. Znaczy, no, taki mam ambitny plan, nie? Wiecie, tutaj wam nie ma czegoś takiego jak plan. Tutaj zapomnij, że tam coś zaplanujesz za mocno. Możesz oczywiście coś zaprojektować, pewnie, że tak, ale niekoniecznie musisz to zbudować. To nie jest takie oczywiste, to nie jest taka oczywista oczywistość, że no, na pewno zrobię, nie? Tam możesz sobie chcieć, a gra na przykład stwierdzi, że nie. O nie, już no. I teraz tak. Albo po prostu zrobisz tylko tyle, że nie do końca to, co planowałeś, albo po prostu wygląd tego będzie no, daleko inny, nie? No i tutaj sobie to wkleję tak, w taki sposób. Tutaj bym chciał mieć to połączone tak. Tutaj na bieżąco będę leciał. Patrz, no. Co ty gadasz? No weź, ej, ziomek. Ty no, co za typ?
od razu zrobię tę drogę, jeżeli się uda. Patrz, no nie, no nie uda się, no. No rozumiesz to, no się nie uda. Ale ja wam powiem, że jeszcze na tym etapie projektów to jest o tyle luksus, że zamiast przesuwać taśmociąg, to ja zrobię coś nieco innego. Przesunę magazyn. Po co przesuwać taśmociąg, jak można przesunąć magazyn, nie? No takie no, logiczne, tak, to jest bardzo logiczne, oczywiście. No ale w tych czasach niewiele rzeczy było logiczne, uwierzcie mi. I tutaj gospodarka się nie opierała na logice, tylko na zasadzie Kaziu, dasz radę. Więc no, naprawdę w większej mierze. Muszę mieć tę drogę, bo jak nie zrobię, to potem mi się spali. Ja już wiem z doświadczenia, jak to będzie wyglądało. A wam, jak będzie okazja, pokażę pożary tutaj, powiem wam, wyglądają naprawdę fajnie. Znaczy fajnie, no ja wiem, że to ludzka tragedia i w ogóle tutaj ukończono kawałek jakichś torów już. Zaraz będę sobie chodził, oglądał. Ukończono dostawy. O, ugaszony pożar. Byśmy sobie poszli zobaczyć, ale no nie zorientowałem się za szybko, więc tak jest. Dobra, spróbuję teraz kolejną drogę. Patrz.